Panie trenerze, dzisiaj kolejne zwycięstwo Stali Stalowa Wola, tym razem w Krośnie. W półfinale awansujemy do finału Wojewódzkiego Pucharu Polski. Proszę o krótkie podsumowanie tego spotkania. No, cieszę wygrana. Nie powiem, że nie przyszła ona tak łatwo. Chłopaki musieli się troszkę postarać, popracować. Cieszy gol bardzo ładny Bartka Wiktoruka z rzutu wolnego, który dał mi taką pewność siebie. No i dzięki temu później w pierwszej części gry to my byliśmy tą drużyną, która dominowała, która prowadziła tak pozycyjny, ale przeciwnik też czas od czasu stwarzał sobie sytuację z kontry. Na szczęście udało się nam ich niwelować. W drugiej części, w końcówce, strzał Piotrka Mrozińskiego 2-0, daje już nam spokój, no już pewny wynik dowodzimy do końca. Także cieszy zwycięstwo. Panie trenerze, tych sytuacji dzisiaj nie brakowało, bo w tym spotkaniu jeszcze mogliśmy zdobyć więcej tych bramek. Tak, no cieszę, że do tych sytuacji dochodziliśmy, sobie je stwarzaliśmy. No, troszkę smuci, że brak wykorzystania i takie sytuacje w tych meczach, no musimy wykorzystywać, bo może ich po prostu być w całym meczu jedna, dwie, także musimy mieć konsekwentnie i być skuteczni bardziej z przodu. Dzisiaj na bramce Maciek Siodak. Tak, Maciek po dłuższej przerwie wrócił do bramki, zachował czyste konto, także cieszymy się z tego. Panie trenerze, przed nami już w niedzielę kolejne bardzo ważne, naprawdę bardzo ważne spotkanie z Wisłą Płowy. To taki mecz prestiżowy o to, żeby odegrać w tej Wiśle za tą porażkę w Stalowej Woli. Tak jest, na pewno siedzi gdzieś to w chłopaka w głowie ten mecz, każdy jest zmobilizowany i czekamy do niedzieli, każdy, żeby wyjechać i zagrać dobre zawody z naszej strony. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.